Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, dzisiaj myślę, że na początek zrobimy, nie mam zielonego pojęcia co, bo nie wiem. Dobra, jesteśmy oczywiście w Okarze. Myślę, że możemy jeszcze pogadać tutaj ze Seanem, albo nie, dobra. Seana na razie zostawimy w spokoju. Tu widzę, że jeszcze nie kopałam. Pójdziemy znaleźć ludzi dla Okary. I to nie powinno być jakieś bardzo trudne. Z tego, co pamiętam. Z tego, co się orientuję. Nie wiem tylko, która jest godzina w gierce. 13:37. Dobrze, no to możemy ruszać. Tak, no Okara to jest takie główniejsze, jedno z główniejszych zadań. W tym miejscu ono będzie podzielone na takie mniejsze zadania, można powiedzieć. I z nich będziemy zdobywać reputację. I teraz tak, gdzie by się najpierw udać? Mamy chyba 4 osoby do odnalezienia, z tego co pamiętam. I myślę, że najpierw możemy się udać tutaj. Tak jak żeśmy już mniej więcej chodzili. Tylko bym się jednak zabezpieczyła gdzieś tam w tą kuszę, żeby sobie nie zrobić później jakiegoś problemu. Czy ja dobrze kojarzę, że to były 4 osoby? Czy więcej? Bardzo dobre pytanie. Są paskudne cieniostwory i to jest jedna z rzeczy, która nas będzie interesować. One pilnują ciężkiej skrzyni. I ja jestem bardzo ciekawa, czy mogę się tak po prostu podkraść. Z tego co pamiętam, to mogę. A jak nie, to się będziemy z dwoma męczyć. Mamy nową kuszę, tylko potrzebuję do niej więcej siły, więc już wiemy, w co mamy inwestować. I teraz tak, ja bym chciała je oczywiście pojedynczo wybudzać, żeby się nie rzuciły wszystkie jednak na mnie. Że wszystkie, są tylko 2, nie? Tylko, albo jak kto woli, aż 2. Super, ty wstajesz, to się bardzo cieszę. Tylko, żeby tamtego znowu nie obudzić. Dobra. Jednak lepiej na krótkiego wziąć. Przydałaby się lepsza broń, nie sądzicie? Mi się tak wydaje. No, tak myślałam, że mnie dziabnie. Ale dobra, to nie był jakiś kłopot. Dobra, zebrałam z niego, przez chwilę miałam takie... Ty w ogóle to zebrałaś? Tak, zebrałaś, to spokojnie, spokojnie. Cześć. Z tobą się już będę troszeczkę mniej cackała teraz. No. W sumie, tak sobie teraz myślę, że jest chyba więcej. Jest 5 osób w takim razie, nie 4. Z czego 2 są tutaj. Pięknie. Polowanie na cieniostwory. Jeszcze nie dostaliśmy w ogóle zadania, ale już je wykonałam. Także na spokojnie damy radę. Czwóreczka. I co? I idziemy tutaj chyba. Tu było jakieś fajne ziółko do zebrania. Ano było. A czy tutaj? Przepraszam bardzo. Czy tu nie było gdzieś dragrotu? Czy mi się śniło? Bo tak... Och, jak tutaj wlazłam w te okolice, to miałam wrażenie, jakby gdzieś tutaj coś takiego miało niby być, ale może mi się tylko wydawało? Oj, nie wiem tego już. Niestety, albo istety, mogłabym zerknąć na mapkę, ale nie wydaje mi się, żeby to miało jakiś większy sens w tym wypadku. Damy sobie radę przecież z tym wszystkim. I tak skończymy grę na naprawdę dobrym, wysokim poziomie. I nie potrzeba nam do tego nie wiadomo czego. Co? Też polujesz? A skąd to pytanie?
A na co ty polujesz? Polowałem na wszystko, co można upolować w tym kraju, przybyszło. Ale moją specjalnością są cieniostwory. Szczególnie lubię ich rogi. Polowanie na cieniostwory? Mógłbym ci trochę o tym opowiedzieć. Naprawdę? A ja sądzę, że umiesz tylko gadać. W pobliżu tych ruin krążą dwa wyjątkowo paskudne okazy. Może pokażesz mi, co potrafisz. Te przeklęte cieniostwory nie żyją. Dobra robota. Widzę, że znasz się na rzeczy. Sprzedasz mi rogi bestii? Oczywiście, że ci sprzedam. Dzisiaj się będę posiłkowała kawusią. Oto dwa tak a propos. Rogi cieniostwora. Wielkie dzięki. Masz tu złoto i dwie mikstury lecznicze. Naucz mnie czegoś o polowaniu. Czego ty uczysz? Zdolności, mistrz myśliwy. Jak zostać łowcą orków? No, jesteś pierwszą osobą. A to może Randall mnie nauczy zabijania orków? To brzmi jak plan. Pokaż. Ty masz łuki oczywiście. Ja bym ci mogła tą gorszą kuszę opchnąć na pewno. W teorii te strzały, bo i tak nie mam łuku. Tarcze, czaszki. No, zarobiłabym trochę pieniędzy. Tego troszeczkę mam do sprzedania. Skóry wilków, bla, 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 bla. Młotek kowalski jeden wystarczy. Zwykły nożyk w ogóle się nie przyda. No i już mamy kolejne pieniążki. Buntownicy z Okary potrzebują takich jak ty. Buntownicy z kopalni żelaza? Więc tam się ukrywają. Chłopcy mają rozum, muszę im to przyznać. A może od dziś będziesz pracować dla buntowników? To nie jest zły pomysł. Idź do Okary. Chłopcom przyda się ktoś taki jak ty. Skoro tak twierdzisz, no dobrze, spotkamy się na miejscu. Dobra, świetnie. Mamy jeszcze Frasera tutaj. Hej! Masz sporo odwagi, żeby tak tu biegać. Czemu przyjście tu miałoby być dowodem mojej odwagi? Bo w okolicy aż się roi od paskudnych bestii. Trzeba mieć stalowe nerwy, żeby tak tu chodzić. Co tu robisz? Jestem myśliwym. Poluję na dziki. Chodźmy zapolować na dziki. Jak mówiłem, nie brakuje ci odwagi. Ależ oczywiście... Samo to prosiłeś. Chodź ze mną. Wiem, gdzie szukać większości z nich. No to świetnie. Tylko wiesz co, bo ty będziesz dziwną drogą trochę szedł z tego, co mi się kojarzy. Złamany. Nie łam. Dziękuję. Ja mam nadzieję, że on poczeka. Hello. Tak, czekasz na szczęście. Okej. Już taka, wiecie, posrana trochę, że pobiegł nie wiadomo gdzie. Bo ja nie szczególnie pamiętam, gdzie te dziki były. Pamiętam tylko, że gdzieś w okolicy tej wieży... O, już widzę pierwszego. Tych bestii jest... Tylko wiecie co? Zrobimy na odwrót. On chyba nie może zginąć raczej. A przynajmniej trochę mu to zajmie. Jakkolwiek pokrętną logiką się aktualnie nie wyrażam. Dobra, wiesz co? Ja tam poczekam chwilę. Drugi dzik... Trzeci mi gdzieś zniknął, to niedobrze. Okay. Nikt nie będzie za tobą tęsknił. No jasne, że ty się trzymasz. Jasne, przyjacielu. Jak idzie? Udało ci się upolować wszystkie dziki? No chyba widziałeś. Zabiłem wszystkie dziki. Dobra robota. Znasz się na polowaniu, co? Proszę, weź to. Na pewno się przyda. Buntownikom w Okarze przydałby się ktoś taki jak ty. Domyślam się. Dobrze, zobaczymy. Może się tam zjawię i obejrzę Okarę od środka. Idź do Okary i to już. No dobrze, skoro nalegasz. Zobaczę, co tam słychać. Nie zaszkodzi trochę się rozerwać. Do zobaczenia, chłopcze. Dobra, do zobaczenia, dziękuję. Tutaj gdzieś jeszcze jeden dzik powinien być. A tutaj w ogóle w tych lasach jest cała skała z goblinami i szyraty są też w okolicy. No, szyraty to nie jest nic przyjemnego. Ja gdzieś tutaj skórę zgubiłam jedną.
O, to mi chodziło, dziękuję. Dobra, teraz się zastanawiam, czy nie będzie nam wygodniej przypadkiem iść z Montery. Chociaż niekoniecznie. Mówiłam coś o szratach, nie? Dobra, zawijamy. Bo tam, gdzie szraty, to na pewno nie tamtędy droga. Ja z tymi skurczysynami się nie biję, dopóki nie zdobędę, nie wiem, gniewu i nosa i zbroi paladyna, bo po prostu to są najgorsi przeciwnicy, jacy w tej grze mogą istnieć. A ja naprawdę nie chcę się z nimi bratać. Dobra, chodźmy taką drogą, żebym trafiła tam, gdzie chcę, a nie żebym się waliła na coś, na co nie chcę. Dobra, tędy szliśmy z Rufusem chyba i to jest jedna z właściwszych dróg. Mniej więcej przynajmniej. Tak jest, są wilki i to jest rzecz, która mnie najbardziej interesuje. Bo tutaj będą rozpruwacze. Kawałek dalej. Okej, jeszcze kawałek, bo tutaj są też jeszcze te wilki. O, właśnie. Dobra, weźmiemy sobie tego rozpruwacza do siebie. Chodź, chodź, bo ty masz kumpli. A ja nie chcę się z wami czterema zajmować naraz, bo mnie zagryziecie. Dobra, odbiegniemy kawałek. Chodź, 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 chodź. Wiecie, one zatruwają. Nie wiem, czy dobrym pomysłem jest, że ja chcę tam podchodzić do tej skały. To też nie jest najlepsze miejsce. No właśnie, bo tam są trolle i to aż 5. Także może tam nie będziemy szli jeszcze. Ale dobra, mamy pierwszego rozpruwacza. Jak zostanie ich już mniej, no to będzie dużo łatwiej. Okej, tak są porozstawiane, dobra. Czy on właśnie stracił agro na mnie? Mhm. Dobra, to może od ciebie zacznę. Chodź, chodź. No chodź. Cholera jasna, no. Chodź. Boję się, że tamte zaraz przyjdą. Przyjdą, to trudno, to będziemy uciekać najwyżej. Ajajaj. No niestety mnie zatruł, także wspomożemy się tutaj wódeczką, normalnie jakbyśmy byli w jakiejś Polsce czy coś. No, nieważne. Właśnie zauważyłam, że nie da się miecza Wenzela sprzedać. To chyba też naprawia jakiś patch, bo mi się kojarzyło coś, że się niestety da. I to nie ma dobrych skutków. Czy ty mnie widzisz? Nie widzisz mnie. Cholera jasna. Chodź tu. No teraz już mnie chyba widzisz tak na 1000%, nie? Chodź. Tamta zaraz do mnie przybiegnie. O Boże.
tak myślałam. Czy ja zrobiłam zapis? Powiedzcie mi, że zrobiłam zapis. Błagam. Tak coś myślałam, że powinnam sobie z nim odejść trochę dalej. O, hej. To już na szczęście. Dobra, teraz już powinno pójść w miarę chyba gładko. Jesteśmy na tyle już daleko, że no... Raczej zdążę go pokonać, zanim tamten będzie tutaj w okolicy. Wiecie, nie chcę się leczyć, mimo że mam trochę tych miksturek. Bo jakbym nie zatruł, to znowu byśmy musieli potem zużyć kolejną i w ogóle... Chociaż wiecie, z drugiej strony później się znowu nauczy tej odporności na choroby i... Będę miała przepieprzone wszystko. Dobra, dopełnimy, bo możemy trochę szybciej się regenerować. I ostatni rozpruwacz został. Dobra, bo... Nie powinnam się tak tym martwić. Tych mikstur i tak mam aż za dużo. Aha, tamten się rzucił ze środka. Dobra. Tu się przyda pochodnia, bo tu jest strasznie ciemno, z tego co pamiętam, jak się wchodzi. Minusem używania pochodni w tej grze jest to, że bardzo ścina, jak jest pochodnia. Myślę, że wszystkich ludzi damy radę dzisiaj zgarnąć. Nie zdziwię się, jeżeli się uda. Nie zostało nam tego aż tak wiele. Chociaż nie, zostało jeszcze trzech. Nainosa, przestraszyłeś mnie! Cholera, skąd się tu wziąłeś? Jak na wojownika jesteś dość nerwowy. A widziałeś, co się dzieje koło tej jaskini? Te przeklęte rozprowacze krążą tu, jakby były królami tego miejsca. Nie mam pojęcia, jak ci się udało przyślizgnąć obok nich. Normalnie, po prostu nie żyją. Zająłem się rozprowaczami. Co? Nie żyją? Na to wygląda. Chyba powinienem ci podziękować, co? Oto moje podziękowanie. 100 złotych monet. Buntownicy w Okarze potrzebują więcej ludzi. No i jaki to ma związek ze mną? Chcę, żebyś się udał do Okary. Ciekawe, jak zamierzasz mnie do tego nakłonić? Idź do Okary, albo obedrę cię żywcem ze skóry. Dobra. Wiem, że nie zawahasz się przed niczym. Już się zbieram. Do zobaczenia w Okarze. Dobra, co jak co, ale to jest lepszy sposób, niżeli gadać głupoty pod tytułem dam ci za to pieniądze, bo to jest głupie. Kolejna miksturka weźmiemy. Mamy już troje ludzi. Z czasem stoimy dobrze. Mogłabym się pokusić o stwierdzenie, że nawet bardzo dobrze. I teraz nam jest chyba bliżej już się tepnąć do samej w sobie Okary. Żeby... Możemy po pierwsze powiedzieć tutaj o tych osobach, które nam się udało zgarnąć. Nie zaszkodzi, wydaje mi się. Skoro mowa o ludziach, myśliwy Fraser będzie teraz pracował dla Okary. Potrzebujemy myśliwych. Wielkie dzięki. Myśliwy Candela zostanie w Okarze. Dobrze. Mam nadzieję, że znajdziesz nam jeszcze kogoś. Mam dla ciebie nowego człowieka. Nazywa się Kent. Z tego będzie jeszcze. Znam tego żółtodzioba, ale w porządku. Lepsze to niż nic. No i dobra, i to jest chwilowo wszystko. Czwóreczka. Zostały nam trzy osoby, z czego jedna to będzie dosyć chyba problematyczna sprawa, a bynajmniej taka dłuższa. Ogarniemy chyba, nie? Chyba bez problemu. Teraz wyruszamy w stronę Silden i tutaj będziemy szukać kolejnych osób. Chyba, że najpierw
Dobra, wiecie co? Ogarniemy najpierw okolice jeszcze Montery. Bo tam będzie jedna osoba i wydaje mi się, że to będzie lepszy pomysł, niż zajmować się okolicami Silden. Powiem wam, że ja już tak dobrze znam Gothica 3 pod takimi względami po prostu, że grałam w niego tyle razy, że już wiem, jak tych ludzi do Okary znaleźć. To znaczy, po prostu naoglądałam się tyle tych poradników, jak dotrzeć i teraz biegniemy tędy, bo jest najszybciej do jednego z tutaj osób. I to będzie ten mag, którego już skrzynię, można powiedzieć, że przeszukałam, bo mieli puste stanowisko. No teraz już nie będzie pusto, teraz sami przeprowadzimy tutaj jakiegoś maga i będzie dobrze. I szczerze mówiąc, tędy jest chyba najprościej trafić. Tu z tego co pamiętam, za wiele takich innych rzeczy to nie ma. A większość co to się idzie po prostu po tego maga, który jest tutaj w jaskini właśnie poniżej. No jak widzicie, tutaj nie ma ani za bardzo roślin, ani za bardzo zwierząt. Tutaj są dopiero cieniostwory. No i tutaj, szczerze mówiąc, też jest w miarę prosto trafić samych sobie Okary, bo jak spojrzycie, to Okara jest tutaj. Ale ja jakoś wolę z Montery tutaj chodzić, bo wydaje mi się, że jest trochę prościej trafić. Tu będziemy mieli niezłą jazdę, bo przy okazji się sprawdzimy, jak sobie radzimy z nieumarłymi. I to się wydaje mi się przyda. Ale to na spokojnie tak samo. Zanim dotrzemy do nieumarłych, to przed nami parę rozmów jeszcze. Cześć, chrząszczyku. Zauważyłam, że praktycznie chyba się nie zdarzyło, żebyśmy przy otwieraniu kufra złamali wytrych. Okej, okay, znalazłam przy okazji kolejny wytrych. Chciałam chrząszcza spakować do torebki. Dobra, fajnie. Zróbmy kolejny zapis. Najpierw wolę to miejsce po prostu przeszukać. No, tu jest ogólnie troszeczkę beliarowo, można by powiedzieć. Jest posąg beliara. Zastanawiałam się bardzo nad tym, czy nie pokazać wam wszystkich zakończeń gry. Bo szczerze mówiąc, to nie byłoby wcale jakieś takie bardzo trudne. Ale nie wiem, zastanowię się jeszcze nad tym. Kolejna stara skrzynia. Dobra, przejdę tędy, przejdę. Z tego co mi się kojarzy, co tak się skrada? To on się nie obrazi, jeżeli sobie tutaj wezmę ze skrzyni coś. Amulet ochrony przed ogniem. No, te stare skrzynie do pewnego etapu są takie sobie. Oszalałeś? Nie tak głośno. Chcesz obudzić zmarłych? Od kiedy to mały hałas ich budzi? Zwykle tak nie jest. Ujmę to tak. Eksperymentowałem troszeczkę z prastarą magią. Doprawdy? Tak. I obawiam się, że straciłem kontrolę nad tym wszystkim. I teraz jestem uwięziony w tej jaskini. Powiedz, co zrobiłeś? Wchłonąłem mroczne sztuki magiczne pradawnych. Chciałem nauczyć się przywoływania ożywieńców. Niemal udało mi się osiągnąć cel. Poza jednym drobnym szczegółem. Ano pewnie takim, że cię nie słuchali. Byłeś dawniej magiem ognia? Tak. Podobnie jak inni czarodzieje tej rangi. Jednak bez magii run dysponujemy ledwie cieniem naszej dawnej potęgi. Muszę dostarczyć ważne znalezisko z tej jaskini do klasztoru w Nordmarze. Ano tak, bo on ma ognisty puchar. Opowiedz mi o swoim odkryciu. To ognisty puchar. To niezwykle ważne, aby został dostarczony moim braciom w Nordmarze. Jak widzisz, muszę sobie tu wcześniej poradzić z kilkoma drobnymi problemami.
Co poszło nie tak w twoim eksperymencie? Pozwoliłem sobie na konszachty z pomiotem piekielnym i teraz stałem się jego częścią. Jestem więźniem własnej głupoty. Jeśli spróbuję opuścić tę jaskinię, martwi mnie powstrzymają. Podoba mi się, jak to ujął. Dobra. Wyprowadzę cię stąd. Sądzisz, że ci się uda? To się okaże. No dobra, spróbuję, ale będziesz mnie osłaniać, prawda? Dobra, zrobimy zapis. Najpierw, bo to jest ważne. Biegnij, starcze. Niech nas Ino schroni! Już nadchodzą! A no już widać, że są. Jeżeli chodzi o ożywieńców, to akurat... A podobno ty nie możesz magii używać, debilu. Nie mówcie mi, że nagle, nie wiem, używa zwojów, bo to by było słabe co najmniej. Wiedziałam, że dostanę. Bo kurde. Zdążę? Zdążę. To F5 unia leci. A masz, parszywa bestio. Kolejna bestia. Rozbudzony zombie. Nie mówcie mi, że on po prostu ze zwojów korzysta, bo to jest takie trochę naprawdę głupie. Wow. Oj, zabiłam przez przypadek coś. Dobra, czy to jest jakiś ostatni, przedostatni? A, jeszcze. Nędzna bestio. Dobra, zostały chyba dwa. Dobra. Raczej na spokojnie. Co ja powiedziałam przed chwilą? Nie wiem. Ja coś mówiłam? Że nie wiem, na spokojnie? Tak, mówiłam tak. Pamiętam, że bardzo nie lubiłam tego etapu. Dobra, Rakus, pomożesz mi trochę? No jest gniazdo za tobą. Dziękuję. Wiesz, te zombie czy szkielety to jest nic w porównaniu do... wiecie czego. A masz, parszywa bestio. Do na przykład... Coś... A, do mumii. No tak, no. Mumia to jest po prostu bokser totalny. To się tak nie da żyć normalnie. Dobra, Rakus. Udało się! Jestem na zewnątrz! Dobra, to może zacznijmy tak. Twoi ożywieńcy nie przeszkodzą już nikomu w niczym. Chwała Inosowi! Udało się nam! Przysięgam, że nigdy już nie popełnię tak wielkiego błędu. Dziękuję ci, obcy! Przyjmij to ode mnie. Zaniosę twój ognisty puchar do klasztoru w Nordmarze. Tak, proszę, oto on. Jestem zbyt słaby, aby wyruszyć na mroźną północ. Mam nadzieję, że to nie wystarczy sił. Na pewno. Buntownikom z Okary przydałaby się twoja pomoc. Mówisz, że potrzebują mnie royaliści? Okara jest niedaleko stąd. Słyszałem o niej. Raczej nie będziesz musiał mnie prowadzić. Dość dla mnie zrobiłeś. Nie martw się. Odnajdę Okarę. Raz jeszcze dziękuję za pomoc. Inos z tobą. Pokaż mi... Dobra, ty nie masz nic ciekawego, czyli standard i zmykamy. Wrócimy do Okary się przekimać trochę. I wyruszymy po dwie ostatnie osoby. Jak dobrze pójdzie, to uda się jeszcze dzisiaj ogarnąć wszystkich.
I pojawi się pytanie na kolejny odcinek, czy iść do Goty, czy iść do Silden i na razie stolicę olać, bo wiemy, że naszym zadaniem jest znaleźć te artefakty, no to prawda jest taka, że jeden będzie w Gocie. No i do króla też by wypadało pomału gdzieś tam iść, tylko że jak już pójdę do Vanguardu, to już bym tam chciała pomóc tak solidniej. Chyba, że po Gocie po prostu ten Vanguard olejemy w spokoju. Nie wiem jeszcze. Zastanawiam się, co o tym sądzicie ogólnie. Ja bym z jednej strony po prostu poszła sobie do tej Goty, a z drugiej troszeczkę mam obawy. Czy to dobry pomysł? Nie wiem. Musimy się przebić przez rozpruwacze znowu. Dobra, ja nie będę czekać, aż do mnie podejdzie. Ała. Chciałam go do ściany. O, te są słabsze, zauważyliście? Tego się akurat nie spodziewałam. Byłam pewna, że będę się męczyć. Jednak nie. To miło. Naprawdę. O nie, akurat... Dobra, pięknie. Dobra, zrobimy jakąś F-pionę. No i dobra. Ja się naprawdę martwiłam. Nie, proszę. Zostaw mi go. O Boże. Nędzna bestio. Jak widzicie, Rakus przyszedł totalnie naokoło. Jak ty tu przylazłeś? Ale dziwnie. Ależ dziwne to było. Nie spodziewałam się takiego obrotu spraw. Mamy kolejną osobę. Hej, ty! Masz może jakąś porządną wódę dla nieszczęśliwego górnika? Chcę się zapić w trupa. Kim jesteś? Bezdomnym górnikiem. Nazywam się Owen. Straciłem podczas wojny wszystko, co było mi drogie. Czekam, aż jakiś orkowy patrol zabierze mnie stąd i wyśle do pracy w kopalni. Masz tu flaszencję. Dzięki, stary. Tego mi było trzeba. Do smacznego, czy coś? Chyba mam lepszy pomysł niż wydanie cię orkom. Tak? No to dawaj. Przyłącz się do buntowników. Okara jest niedaleko stąd. Okara? Tak, wiem, gdzie to jest. To stara kopalnia żelaza. Zawsze mi się wydawało, że jest zaczopowana. Kopalnia w Okarze nadal funkcjonuje. To czemu ja tu wciąż siedzę na tyłku? W ramach podziękowań dam ci tę miksturę leczniczą. Mnie to świństwo i tak nie smakuje. Dobra, dziękuję serdecznie. A my spadamy po ostatnią osobę. Nie sądziłam, że nam tak płynnie pójdzie. Byłam pewna, że wręcz przeciwnie będzie. Że tak gładko, no to nie ma opcji. A tutaj jednak. Tylko teraz się troszeczkę pobawimy z pełzaczami i ja bardzo nie lubię tego robić. Ale może i warto. Będzie tam trochę też ciemno.
kurde, naprawdę się zastanawiam, gdzie wyruszyć po Okarze, bo wygląda na to, że Okarę skończymy dzisiaj. To był jeden odcinek tak naprawdę. A tak marudziłam na tą Okarę, że jest taka jakaś, nie wiem, że jej nie lubię, że jest długa. Wyglądasz na osiłka. Właśnie kogoś takiego mi trzeba. Sam nie wyglądasz na słabiaka. Nazywam się Randall. Jestem wojownikiem i chcę się przyłączyć do buntowników. Zmierzałem do Okary, kiedy natknąłem się na tę kopalnię. A to ciekawe, tutaj sam chciał iść. Co zamierzasz zrobić? Widzisz tamtą jaskinię? Jest w niej kopalnia z najbogatszymi złożami, jakie kiedykolwiek widziałem. Jest tam wszystko. Złoto, żelazo, siarka. Jest tylko jeden malutki problem. Jaki problem? Kopalnia jest pełna bestii. Właśnie dlatego nikt z niej nie korzysta. Ale jeśli połączymy siły, moglibyśmy ją oczyścić. Co ty na to? Opróżnijmy ją z zasobów. I właśnie to chciałem usłyszeć. Szykuj się i chodź za mną. No i dobra, mamy kolejną rzecz. Randall jest już ostatnią osobą, która może dołączyć, czyli łącznie tych osób było 7, włącznie z Rufusem wychodzi na to. No to całkiem sporo, żeśmy tutaj zasilili. Wiesz co, Randall, weź poczekaj sekundę. Ja sobie pozbieram to, co moje. Czy ktoś to widział? O mój Boże. Dobra, tamten się zajmie tamtym, ja się mogę zająć tym. Gorzej, że mam na plecach jeszcze cholerstwo. Szybciej. Niedobrze. Randall tu tam, nie wiem, może niech nie umiera tak szybko. Od kiedy tych pełzaczy tutaj tak tyle jest? Nie przypominam sobie tego. O jedno parszywą bestię mniej. Wiecie co, ja muszę jedną rzecz sprawdzić. Okej, nie mogę prawym wydobywać. Bo gdzieś tak było, że można było prawym tutaj wydobywać te kopanko, ale jednak nie. O kurczę. O Boziu. Zrobiłam zapis? Powiedzcie, że zrobiłam. Na pewno zrobiłam. Ale bij jednego pełzacza, a nie 10. Ajajaj. Dobra, może na krótkie cię wezmę jednak. Kurde, no. Ciosa brakło. Ciosa jednego. Ajcie. Ach, te wczytywania w Gothic 3. Ja sobie czasami lubię popatrzeć na te ekraniki i posłuchać dobrej muzyki. Dobra, jak idziesz do mnie, to chodź. Ja pierdzielę. Do ściany, poproszę. Czy coś? No dobra. Już mam za wolne ruchy. Zabij to. Aj, o Jezu. Oh. Dobra, F-piona. Dobra. Chodź tu. Chodź, debilu. No jasne. Debilem to ja zaraz będę. Tam jest jeszcze ich więcej chyba na górze, z tego co pamiętam. Albo i nie. O jedno parszywą bestię mniej. Dobra, jeszcze jeden chyba został. Tych bestii jest więcej. Ojejku. Nie lubię tych pełzaczy. Ostatni? O jedno parszywą bestię mniej. To gdzie jeszcze jest ta paskuda? Tu jest jeszcze jeden. Ostatni.
Dobra, no elo. Tylko się nie broń. O Boże, czy ja właśnie buguję grę? Nie wiem. Nareszcie. Dobra. Możemy się wyleczyć tak w miarę szybko. Jakby ktoś się zastanawiał, na co magazynuje punkty, to na pewno na to, żeby się nauczyć innych, ciekawszych rzeczy. Skórka, jakaś siarka. Chyba jest tutaj w miarę jasno, wydaje mi się. Raczej nie wymaga to, żebyśmy ogarniali sobie pochodnie. Tu nam trochę zejdzie. O Jezu. Na wykopywaniu tego wszystkiego. Ja się czasami zastanawiam, czy mi to jest w ogóle potrzebne tak naprawdę. No ale no niech będzie, jak już mamy umiejętności wydobycia, no to wydobywajmy. Czy coś róbmy z tym po prostu. Mam nadzieję, że tam... Dobra, jest tam Randall na dole. To dobrze. Masakra. Dzisiaj będzie znowu trochę dłuższy odcinek, bo chciałabym zakończyć tutaj już sprawę całej Okary. A nie powinno nam to zająć aż tak dużo czasu. W przeciągu 10 minut powinniśmy się wyrobić. Wiecie co? Ja jestem za tym, żebyśmy tego nie wykopywali całego. Bo zejdzie nam na tym za dużo czasu, a prawda jest taka, że tej rudy żelaza chociażby to ja nie potrzebuję już zbyt wiele w grze. Czy tak samo tych bryłek złota czy siarki. Chociaż, kurde, kusi. Wiecie co, ja sobie to wydobędę poza odcinkiem, żeby nie marnować tutaj waszego i mojego czasu. Chociaż bardziej waszego w tym wypadku, no bo ja i tak będę musiała na to czas poświęcać. Pozbieramy sobie tylko te rzeczy. Chociaż wiecie co? Może nie. Tutaj trochę tego jest, paskudstwa. Dobra, ja sobie to pozbieram poza filmem. Tylko sobie wykopiemy tutaj rudę tą zwykłą. Nie obiecałem chyba zbyt wiele. Spójrz na wielkość tych samorodków. Widzę. Kopalnia jest pusta. Znaczy się, nie ma już więcej potworów, które mogłyby nam zagrozić? Doskonale. Teraz możemy ją w spokoju splądrować. Buntownicy z Okary potrzebują osiłków takich jak ty. Tak, cholera, przecież wiem. Dam ci 300 złotych monet. Teraz pójdziesz do Okary? Dobra, pójdę. W międzyczasie pilnuj naszej kopalni. Jak wrócę, nie chcę jej zastać całkowicie ogołoconej z zasobów. Jasne? Jasne. Jasne, dobra. To wydobędziemy sobie tylko żyłe rudy. Jeszcze. A tamte pozostałe to ja już sobie wydobędę sama. Poza filmem. I będziemy już zmykać stąd. Tutaj jest wszędzie żelazo. Ja mam wystarczającą liczbę, która mi jest chwilowo potrzebna. Randall mnie może czegoś uczyć? Mamy oko na wszystko. Wychodzi, że nie. To nie wiem, kto mnie zauczy. Chciałam powiedzieć, Jezu, nauczy. Zabójcy orków. Nie przyuważyłam, bo chyba Roland nie mógł mnie nauczyć. Mimo, że jest paladynem. Przestań. Ale nie wiem. Tak jest już. Oddajmy zadanie. Skoro mowa o ludziach, znalazłem dla was silnego wojownika, Randala. O rany, skąd go wytrzasnąłeś? Dobra robota, przyjacielu. Tak trzymać. Mag ognia Rakus chce się do was przyłączyć. Świetnie. Brakowało nam maga. Będzie tu mile widzianą osobą. Dobra robota, przyjacielu. Chce się do was przyłączyć poszukiwacz złóż, niejaki Owen. Więc sprowadź go tutaj. Dobra robota. Nie wierzę w ani jedno słowo. Nie ma już nikogo, kto chciałby się przenieść do Okary. No dobrze. Będziemy sobie musieli poradzić z tymi ludźmi, których już mamy. Wszystko się jakoś ułoży. Tak, pewnie. Dziękujemy ci za pomoc. Miło się z tobą gadało.
Potrzebujesz czegoś jeszcze? Potrzebuję rudy żelaza. Około 5 bryłek. Może się dla mnie zdobyć? 5? Jako żal, że 30 chcesz. Proszę, 5 bryłek rudy żelaza. Dziękuję. Wiele dla mnie zrobiłeś, przyjacielu. Przyjmij to w dowód mojej wdzięczności. Co powiedzieć? To ta sama stara śpiewka. Opowiedz mi więcej o tej kuźni. Tutaj produkuje się większość broni, której buntownicy potrzebują do walki z orkami. Nasza kopalnia żelaza dostarcza nam niezbędnych surowców. To nic w porównaniu z kopalniami magicznej rudy w Nordmarze, ale wystarczy, żeby zwrócić uwagę orków. Musimy być ostrożni. Okej, ty mnie możesz uczyć kowalstwa. Ciężkie pancerze, jeszcze ciężkie pancerze mi są niepotrzebne. Ty masz te różne rodzaje plany tych broni. Na razie też się z tym wstrzymam jeszcze. Potrzebuję nauczyciela do siły, który by mnie czegoś nauczył. Zobaczmy, jak my stoimy z czasem. No, powinniśmy kończyć, ale jeszcze się przeniosę może na szybko do... Nie przeniosę się, pójdę po prostu do Rolanda. I myślę, że w kolejnym odcinku pójdziemy do Goty. Bo szczerze mówiąc, jest to już taki raczej właściwy moment i będę chciała zawitać za niedługo do stolicy faktycznie. Niekoniecznie będziemy się tam bili z orkami, bo to bym zostawiła na późniejszy etap. Nauczysz mnie walki? Chyba, że do króla, do stolicy mogę iść w ogóle później i tak też może zrobię. 5. Ile tam potrzebowałam? Chyba 165 było do lepszej kuszy, nie? Tak jest. Pod trójeczką. Przydałby się lepszy mieczyk na pewno. Można by było obadać jeszcze te plany na szybko u Maninga i zobaczyć, czy on ma coś lepszego. Bo inwestycja w kowalstwo też nam się przyda. Na pewnym etapie na pewno. A chwilowo, zanim nie pójdziemy gdzieś tam do Geldern, to nie mamy na co wydawać punktów szczególnie. Pokaż mi swoją broń. Długi miecz, miecz dwuręczny, to może niekoniecznie. Projekt miecza półtora ręcznego, rubinowe ostrze. Dobra, zróbmy tak, że ja sobie kupię wszystkie te plany. Dobra, rubinowy, miecz półtora ręczny, miecz dwuręczny to może nie. Może lepiej nie zwalić. Ale długi miecz. I zobaczymy te rzeczy. Zobaczymy, który z nich jest najlepszy aktualnie dla nas. Długi mieczek. Obrażenia od ostrza 75, wykute własnymi rękami to będzie 85, 95. 80, 90, tutaj będzie 100. Rubinowe ostrze. 60. No to ten miecz półtora ręczny byłby naprawdę dobry. Do zrobienia. I to na teraz nawet. Będzie 90, 100. Dobrze ci radzę. To kupimy ten plan miecza i zrobimy go. I jeszcze może dzisiaj uda się go nawet założyć. I z takim ekwipunkiem możemy iść do Goty w kolejnym odcinku. Tak na spokojnie raczej. Naucz mnie. Nie, nie to chciałam. Miecz półtora ręczny. To jest jeden plan? Tak jest. Ja pewnie mogę gdzieś te plany oczywiście znaleźć, ale szczerze nie chcę się na to czekać i biegać specjalnie i patrzeć, w której skrzyni jest miecz półtora ręczny. Od razu możemy go zaostrzyć i spróbujemy zaraz dobić siłę, żeby go założyć. 170 wymaga. Walka mieczem. Dobra, no 100 wydaje. No i się douczymy. Dobra, moi drodzy, dziękuję Wam już serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Ja lecę montować już za chwilę dla Was ten film. I tak jak już zapowiadam, w kolejnym udamy się do Goty. Mamy 170 siły i możemy założyć naszego półtoraka. Piękna broń, całkiem spory przeskok, trzeba przyznać. I jestem teraz naprawdę zadowolona. Jeszcze zdejmę tarczę, żeby Wam pokazać. Tak się prezentuje. Super. Moi drodzy, już się z Wami w sumie pożegnałam. Tak jeszcze powiem jeszcze raz, że się z Wami żegnam.
tak w skróciku. Dobra, kolejny odcinek to jest Gota, czyli gdzieś mniej więcej w okolicy tych buntowników się dalej będziemy kręcić, ale na trochę innym etapie. Trzymajcie się i cześć!